Drzwi zamknięte, ale placówka otwarta pod specjalnym nadzorem. Nie miało kontaktu z zakażoną osobą i nie ma temperatury dziecka. I tylko po wypełnieniu ankiety i tylko po podpisaniu oświadczenia i wykonaniu podstawowych czynności higienicznych rodzic z dzieckiem wejdzie do pajacyka, a ściślej mówiąc do jego filtru. Filtr to jest pomieszczenie, to jest taka śluza, przez którą przechodzą dzieci i rodzice, w której rodzic i dziecko musi być jakby wstępnie przebadane. Czyli tu następuje wspomniany wywiad, a wzór ankiety dostępny jest również w internecie. Pielęgniarka mierzy temperaturę i dziecku, i rodzicowi. Ja tu jeszcze pytam takie podstawowe rzeczy. Temperatura, wysypka, czy nie ma kaszlu, czy nie ma kataru. No to się też da zaobserwować. No niemniej jednak po takiej przerwie to rodzic bardziej wie. No, ufamy rodzicom, że mówią nam prawdę. No przede wszystkim też, czy nie mają kontaktu z osobami w kwarantannie, w izolacji, czy ktoś z domowników nie przyjechał z zagranicy. No to jest bardzo ważna rzecz. Zmierzyliśmy metraże wszystkich sal, ile możemy dzieci przyjąć i tak na przykład na szatni możemy tylko wpuścić 5 rodziców razem z dziećmi. Tam na szatni jest również pani, też ubrana w przyłbice, w rękawiczki i tam jak rodzic rozbierze dziecko, to następna opiekunka go zaprowadza na górę, ewentualnie do sali. Podstawa to wzajemne zaufanie i szczerość na linii opiekunowie, rodzice. No na pewno jakieś obawy są, bo człowiek jednak boi się tego wirusa, ale ufam w to, że placówka jest dobrze przygotowana, że przestrzegamy tych zasad niezbędnych, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Anna, mama 4-letniej Adrianny, dziś po 7 tygodniach przyprowadziła córkę do przedszkola. Bardzo tęskniła za przedszkolem, za dziećmi, za swoimi paniami. Wiem, że tutaj więcej się nauczy. Maluchy również muszą się przyzwyczaić do nowych zasad i obowiązków. Trudne może okazać się ograniczenie kontaktów czy brak przytulania lub ulubionego pluszaka. Córka ma już 4-latka, już dużo rozumie, więc nie boi się masek, nie boi się fartuchów. Wie, że trzeba zachować higienę. Dziś do pajacyka przyszło 24 dzieci, 13 do żłobka i 11 do przedszkola. Na maj dotychczas zapisano 29 osób. W sumie uważam, że przyszło sporo tych dzieci, jak na pierwszy dzień, że rodzice nam zaufali. Spełniliśmy wszystkie wytyczne, które nam przedstawił główny inspektor sanitarny. Dostosowanie placówki do tych wymogów wiązało się z wieloma zmianami i to nie tylko z tymi związanymi z doposażeniem w środki ochrony osobistej. W żłobku podzielono nawet salę. Pluszaki wyniesione, dywany pochowane, wszystko podezynfekowane, pomyte jest środkami dezynfekcyjnymi. Środków mamy pod dostatkiem. Myjemy na bieżąco, panie sprzątaczki chodzą, dezynfekują klamki, poręcze, uchwyty. W dużym rygorze sanitarnym spożywane są również posiłki wydawane jedynie przez okienko. Pajacyk pracuje od godziny 6 do 17, dzieci przyjmowane są do 8.30. Z placówki maluchy można odbierać od godziny 13.